zapytać. Chyba nam trochę wrócił stary dobry Playtime. Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś widzimy się tutaj z klockami Playtime Robot 5 plus 179 elementów. Są to klocki z Lidla, jak doskonale wiecie. Jeżeli nie wiecie, to tu zajrzyjcie, już będziecie wiedzieli. Natomiast moi drodzy, są to klocki, które ostatnio mnie zaskoczyły, gdyż jakościowo są znacznie lepsze niż to, co dostaliśmy dokładnie od tej samej firmy rok temu. Czy jednak jedna jaskółka wiosnę czyni? Mówimy tu oczywiście o zestawie, którym się ostatnio pojawił na kanale, czyli układzie policyjnym. To się zaraz okaże, moi drodzy. Dziś otwieram sobie bowiem zestaw pod tytułem Robot. Żeby było ciekawie, polskie tłumaczenie, nie uwierzycie, ale brzmi... Robot! Okładka jest identyczna z dwóch właściwie stron, także tu nikogo nic nie dziwi. Oczywiście teksty, że mamy wielokrotnie zwiększoną kreatywność, imaginację i interakcję, jeżeli się tylko tym zabawimy. No i moi drodzy, dziś mamy jakiś taki chyba dzień mechów, ponieważ na moim bazowym kanale, no dziś mech mikołajkowy nam się trafił, mojej własnej produkcji. Także jakiś taki, mówię, mamy, kurczę, dzisiaj dzień mechowy. I ja się tu rozglądam, bo potrzebuję nożyczek, a nie widzę żadnych, więc chyba będziemy to gryźć. Nie, spokojnie, są nożyczki, nikt nikogo gryźć nie będzie, a już na pewno nie będę gryzł was ja, no chyba, że mi nie zostawicie subskrypcji, więc pamiętajcie, że jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie klikajcie w czerwony przycisk, koniecznie też dzwoneczek, by być na bieżąco, a my już się przyglądamy tym klocką, które wyparły się nazwy Goody, moi drodzy. Nie zapominajmy, ostatnio już to widzieliśmy, nic już więcej tutaj w środku nie ma. Natomiast jest niestety straszna, ale to straszna, która spadła mi na ziemię. Nie mogę jej podnieść teraz, ilość naklejek. Aż mi oczy zabolały, moi drodzy, no aż mi oczy zabolały. No ileż ich tu jest i okej, one jak się przyjrzymy są spoko jakościowo, ale sama ilość... Oj, zawsze to boli. Instrukcja taka sama jak poprzednio, w sensie jeżeli chodzi o grafiki, co mnie też troszkę przeszkadzało, bo jednak uważam, że powinny być większe te grafiki, powinna być bardziej czytelna, ale przynajmniej jest w formie książeczkowej, a nie tak jak mieliśmy tam. Tutaj oczywiście recepta na leki, które musimy wykupić po zabawie tą zabawką. Nie no, żartuję oczywiście. Wyjątkowo jest dobra, przynajmniej poprzedni numer. Po prostu tu jakoś taką mają manię, wiecie, nie wiem, dawania takich ulotek, mówię, jak w lekach po prostu do tych Playtime'ów. Kilka znów woreczków dostajemy, natomiast to jest oczywiście stricte pis na wodę fotomontaż, gdyż tu nie działa w ten sposób, że wiecie, kilka woreczków i teraz budujemy pierwszy, teraz drugi i tak dalej. Sam konstrukt zapowiada się bardzo ciekawie. Ja rok temu kupiłem tylko jedne Ninja Gosy z Playtime'ów. W tym roku chciałem kupić więcej, ale jak doskonale wiecie, brakło ich w sklepie. No ale cóż, moi drodzy, na pewno za plusem tych klocków przemawia ich cena, tak? Bowiem one kosztują, moi drodzy, 13 zł bez grosza. Przypominam, za takiego robota, za 200 klocków. Jakościowo niezłych, bo tak wyszło ostatnio. Tak jak mówię, no dziś jeszcze to testujemy, moi drodzy, czy tak jest na pewno. Ale już wstępnie widzę, że raczej tak jest. No wiadomo, że raczej nie ma tak, że jedne klocki wychodzą dobre, drugie złe. Kurczę, jak tak skleimy, to jednak ciężko jest rozkleić. Ale mówię, może kurczę, może nie będzie tak źle. Oczywiście speedbuildujemy to sobie na waszych oczętach. Czerwono-czarno tu się zrobiło strasznie teraz w moim kadrze. Speedbuildujemy sobie to na waszych oczętach, a zaraz omówimy sobie całość konstrukcji. Nie tracimy więc czasu i speedbuildujemy.
No i cóż ja, moi drodzy, mogę powiedzieć? Chyba nam trochę wrócił stary dobry Playtime. Wybaczcie, że ściąłem ostatnie sekundy speedbuildu, natomiast okazało się, że robiłem go ponad pół godziny, więc... a mój wideo po prostu robi pół godziny wideo maksie. Budowanie go pół godziny samo już sobie trochę, moi drodzy, świadczy jednak po kolejności. Jak on wygląda? No troszkę pokracznie, to się nie oszukujmy. Nogi faktycznie, co prawda, mu się ruszają w ten sposób i stópki wyginają, ale w kolanach już nie, przez co wygląda on trochę, sami przyznacie, komicznie. To na łapach, czemu to ma służyć? Kurde, jakieś wentylatory, co on przyleciał tu suszyć, prawda, suszki na święta, czy co? No nie wiem, moi drodzy, czemu mają służyć te łapy. No tu niby jakby sięgał do rewolweru, no ale rewolweru żadnego brak. Odcinie mi się rewolweru, no ale kurde, te wiatraki. Gdyby jeszcze jakoś były tu od tyłu, że silniki, to jeszcze rozumiem, moi drodzy. Antena tak, ona fabrycznie była krzywa, ale do minusów przejdziemy zaraz. Także tak to wygląda. No jest on faktycznie uzbrojony tutaj w potężną broń, plus jeszcze miotacze ognia walące. No musiałyby mocno walić, żeby z ziemi dosięgnąć właśnie ziemi. No i finalnie ten gość zamknięty tu w jaju, który trochę wygląda, jakby bardziej był w więzieniu niż w machinie wojennej, moi drodzy. Jeżeli chodzi o samego Hipola, oczywiście go sobie już teraz omówimy. Nie ma co się czepiać na druków, bo one oczywiście są ładne, w sensie staranne, bo już nie oceniamy, co dla nich jest, ale są staranne. Jakiś taki nieogolony całkowicie ten typol. Dwie jakieś takie szabelki i giełki chyba do czyszczenia w zębach, bardziej niźli do faktycznego zabijakowania. W środku, żeby było ciekawie, on tu musi stać, on tu nie siedzi, ale to już widzieliście. Tych dwóch wajf to on oczywiście praktycznie nie sięga, ale żeby wam to jeszcze zaprezentować. Kurde, no próbuję cały czas nie mówić minusów, a cały czas mi minusy, moi drodzy, się wkradają. Bo spójrzmy tutaj, o, gościa musimy jakoś wcisnąć, no i tak umownie on trzyma te wajchy, czyli zakładamy, że ich nie trzyma, moi drodzy. Zamknijmy go jednak tutaj w tym. No i cóż, moi drodzy, łapy również ruszają się tylko góra, dół, jakby właśnie chciało lecieć, wiecie, machając rękami, jakby chciało lecieć jak ptak, więc tym bardziej po co mu to, moi drodzy. No i na tym kończymy plusy, które nawet nie były plusami. No i właśnie, przechodzimy, moi drodzy, do minusów. Zacząłem teraz ten opis od wrócił nam stary Playtime, no właśnie. Troszkę, moi drodzy, sam fakt. Poprzednie budowało się łatwo, spoko i tak dalej, nie rozlatywały się nawet. A ten, ja musiałem, moi drodzy, nawet podczas budowy spojrzeć, czy on naprawdę jest 2019 i jest produkcja 2019, ponieważ budowało go się znacznie gorzej niż poprzedni. Szczepiały mi się klocki ciężej, jednocześnie łatwiej się rozszczepiają. Oczywiście jest progres do zeszłorocznych Playtime'ów, ale cały czas... coś kurde tu nie gra, więc moi drodzy, jak w poprzednim zestawie byłem zachwycony tymi klockami, myślałem, że wiecie, mamy nowego Mesjasza, podróbek, tak w tym stoję w rozkroku, bo teraz nie wiem, kolejna pewnie recenzja będzie decydująca. Moi drodzy, sam fakt zamieszczenia tutaj tych nóg na tych, wiecie, belkach, bo to widzieliście w tym, no jest kontrowersyjny, raczej nam się to nie wykręca, ale jest średnio. Ilość naklejek jest zatrważająca, jak widzicie, i głównym problemem często jest to, że wielkość naklejek jest identyczna wielkościowo jak klocek, na którego naklejamy, przez co skrajnie ciężko jest kleić łatwo. Jak widzimy tutaj również są one słabe jakościowo, gdyż no to białe takie przedziera nam się spod spodu, jakby były niedoklejone, pomimo tego, że doklejamy naprawdę mocno. Tutaj widzicie, na przykład wiele też problemów jest takich, że dopiero po zbudowaniu jakiejś części konstrukcji każą nam nakleić ten klocek. Co jest też problematyczne, bo później dochodzi do takiej sytuacji jak tu. Ja go sobie oczywiście poprawię, ale muszę rozmontować większość tej konstrukcji. To, że łapy nie mają kolan, w sensie nogi nie mają kolan, wygląda karykaturalnie. Że łapy chodzą tylko góra-dół, też wygląda średnio. To już też oceniliśmy. Tutaj kolejny problem, mówię, z tym, że naklejki są po prostu... takie se. Również tu z tyłu naklejki, wszystko jest w identycznych rozmiarach jak klocek. Nie powiem, starano się, starano. Playtime się naprawdę stara stworzyć coś fajnego. Z drugiej strony, oczywiście, moi drodzy, klocki ten zestaw, zapominajmy, 13 zł, no na litość. Z Lego by kosztował 60 zł. No i teraz tak, czy ta jakość, ta różnica cenowa jest warta? Myślę, że jestem w stanie zrozumieć te klocki, że kosztują 13 zł, pogodzić się z ich jakością i to jest na pewno na ich plus. Niestety, jak mówię, poprzedni zestaw był super, ten już trochę jest gorszy, montuje się go, mówię, troszkę ciężej, a jednocześnie rozpada się, nie ma tej trwałości co miał rok temu, aczkolwiek to też akurat plus, ale mimo wszystko, kurczę, no są nierówne te klocki po prostu i to mnie trochę martwi. Więc kolejny zestaw Playtime będzie tutaj bardzo ważny i strategiczny dla tegorocznej serii Playtime. Oczywiście boli również to, że antenkę mieliśmy fabrycznie wygięte. No nie powinno tak być w kartonowym opakowaniu. Jeszcze w tym foliowym jeszcze ok, ale w kartonowym absolutnie nie powinno takie rzeczy mieć miejsca. No ogólnie jest, mówię, karykaturalnie, ale
ale myślę, że jestem w stanie znieść tą karykaturalność, więc dalej te klocki są zdecydowanie bardziej na plus niż na minus. 13 zł to fenomenalna cena. Gdyby kosztowały dwie dychy, to już bym je bardziej jechał, ale 13 zł, kurczę, da się tym bawić, jest ok, mogłoby być znacznie lepiej i liczę, że kolejne chociażby Ninjago, które tu będą niebawem, też z tej serii, będą lepsze i że jednak ta seria ma fajną przyszłość. Bo gdyby odciąć całkowicie od tych głupotek, mówię, konstrukcyjnych, jak niezginalność, te naklejki tu bez sensu i tak dalej, byłoby naprawdę ok. W sensie ta konstrukcja bez naklejek też byłaby znacznie lepsza, nawet pomimo tego, że nie mamy tu jakichś fajnych opcji typu lepiej zginalne ręce na zawiasach kulkowych i tak dalej. Generalnie nie jest źle, da się bawić, za 13 zł jest ok. Gdyby były droższe, nie. A im bliżej świąt, tym pewnie bardziej będą się pojawiały na przecenach w Lidlu, więc tym bardziej warto się na nie, moi drodzy, przyczaić. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Bye!